Izabela i jej rywalki. Halina Nehring. Izabela Czartoryska żyła w latach 1746-1835. Żyła bujnie, barwnie, interesująco. Nie bez wpływu na losy wielu ludzi i ojczyzny. Mówiono o niej tyle złego, co i dobrego. Najpierw lekceważono ją za brzydotę i brak towarzyskiej ogłady, potem podziwiono za liczne romanse, w końcu za miłość macierzyńską i miłość ojczyzny. Była przecież żoną księcia Adama Kazimierza, kandydata na króla Polski i matką Adama Jerzego, męża stanu i przywódcy obozu emigracyjnego, hotel Lambert. Patronką Kościuszki, twórczynią polskiego muzealnictwa, domów opieki dla dziewcząt i autorką książek dla dzieci. Nic dziwnego, że gdy córka blisko 90-letniej Izabeli zaproponowała jej wyspowiadanie się z całego życia, ta odpowiedziała z figlarnym błyskiem w oku. I owszem, moje dziecko, i owszem, radabym bardzo, ale cóż, to niemożliwe, bo widzisz... Żaden ksiądz nie uwierzyłby, gdybym mu chciała powiedzieć wszystko. Jakaż więc była naprawdę? Tego pewnie poza nią samą nikt nie wiedział. Dlatego zacznijmy od początku. Izabela Flemingianka matki swojej nie znała. Wychowywana była przez teściową ojca i guwernantkę panną Petit. Od dawna przeznaczona była na żonę Adama Czartoryskiego, czym ten nie był zachwycony. I niewiele brakowało, a los oszczędziłby mu tego niechcianego małżeństwa, bowiem w 1761 roku podskarbianka zachorowała na ospę. Nie umarła wprawdzie, ale mocno poszpetniała. Nie było już odwrotu. 19 listopada 1761 roku w Wołczynie nad Brześciem połączono z Tulą dwie fortuny, Flemingów i Czartoryskich. 15-letnia panna młoda dostała wienie 800 tysięcy złotych polskich i rozległe dobra. Pan młody, generał ziem podolskich, miał lat 27, był nadzieją i przyszłością familii, a majątkiem dorównywał narzeczonej. Nic dziwnego, że panna młoda, mała, chuda, z twarzą oszpeconą bliznami po ospie, prawie łysa, nie wzbudziła w mężu żadnych uczuć. Gorące natomiast uczucie niechęci wzbudziła Izabela w siostrze męża, która stała się jej pierwszą i najzacieklejszą rywalką i nigdy nie odmówiła sobie przyjemności, aby dopiec bratowej. Już słysząc o planach matrymonialnych, gniewnie tupała nogą i wołała, że książę Adam wart jest świetniejszej małżonki i za nic nie chciała dopuścić do mariażu. Również w czasie uroczystości w kościele, gdy młodzi zbliżali się do ołtarza, podbiegła nagle do brata i wśród głośnych łkań całowała go i ściskała, jakby szedł na szafot. Izabela zniosła to nadzwyczaj spokojnie, może już wówczas wypluwały się plany, że wkrótce odpłaci szwagierce pięknym za nadobne. Młodzi Czartoryscy zamieszkali w Pałacu Błękitnym w Warszawie. Książę Adam nie miał dla młodej małżonki czasu, nie interesowała go zupełnie. Pochłonięty był całkowicie swoimi sprawami, szkołą rycerską, monitorem, regimentem Gwardii Pieszej Litewskiej, teatrem, dla którego przerabiał sztuki i kształcił aktorów. Ponadto uczył się języków, których znał kilkanaście. Większość czasu pochłaniały mu jednak zabawy i romanse, których efektem był syn urodzonych 2 lata po ślubie z Izabelą. Cóż więc robiła Izabela, ledwie tolerowana przez męża, niecierpiona przez szwagierkę i strofowana przez guwernantkę? Otóż wylewała gorzkie łzy po kątach. W tej rozpaczy pocieszał ją skromny stolnik litewski, kuzynek poniatowski, w którym kochała się szwagierka i romansowała z nim od dawna. Czuliśmy ku sobie największą sympatię. Ta zamieniła się powoli w ścisłą, atkliwą przyjaźń i przez długie bardzo lata była najsłodszym nawyknieniem
Moim, napisze Izabela skromnie w pamiętniku. To ją trochę ośmieliło. Nawet kiedyś na lustrze pokrytym pudrem napisze jego imię, a gdy kuzynek przypadkiem wejdzie do komnaty, niespieszona odwróci się do niego i powie: jeżeli nawet nie odczuwa pan żadnej dla mnie skłonności, powinieneś przynajmniej przez wdzięczność kochać mnie cokolwiek. Było to już wyznanie. Na romans przyjdzie czas później. A na razie Izabeli obeschły trochę łzy. Grała rolę amantek w sztukach tłumaczonych przez męża. Reżyserował je młody i przystojny Fryderyk Brühl. Utożsamiane się z bohaterkami sztuk przydaje oczom niezbyt ładnej 19-letniej dziewczyny szczególnego blasku. Młody reżyser zauważył to natychmiast i zakochał się w Izabeli bez pamięci. Zbudziło to również żywe zainteresowanie męża, czego owocem było powicie w 1765 roku córki Teresy. Izabela jest szczęśliwa, co widzą wszyscy, a Niemcewicz odnotował, że po urodzeniu córki ogromnie wyładniała i nic się nie mogło wyrównać blaskowi jej czarnych oczu i płci białości. Dostrzegł to również szybko Stanisław Poniatowski, kiedy w czasie uroczystości imieninowych hetmanowej Branickiej, księżny Lubomirskiej i księżny Czartoryskiej wydano ucztę. Izabela nie była już brzydkim kaczątkiem. Ubrana w głęboko wydekoltowaną suknię z ciężkiego kwiecistego jedwabiu, ze złotym przewiązaniem w talii i brylantowym okręcikiem w misternie ułożonych ciemnych włosach, posyłała powłóczyste spojrzenia pięknemu kuzynkowi i pełne jadowitego kobiecego zwycięstwa Elżbiecie. Nagrodą były błyski zazdrości w oczach szwagierki. W swych pamiętnikach napisze też nie bez satysfakcji: nie uległa mu wcale, ale miałam ogromną przyjemność, odbijając go na piękniejszej kobiecie Warszawy. Być może miało to wyrównać porachunki rywalek i było rewanżem za intrygowanie przeciw księciu Adamowi i Izabeli, gdy w czasie sejmu konwokacyjnego mąż Izabeli miał szansę zostać królem. Księżna Lubomirska działała skutecznie, pomogło jej w tym zapewne i lenistwo brata. W każdym razie, gdy na Radzie Familii wysunięto na elekta kandydaturę księcia Adama, Lubomirska wstała nagle i oświadczyła, że jej brat nie czuje w sobie powołania do korony. Wolała być nadal kochanką pięknego stolnika niż siostrą króla i bratową królowej. Izabela wzięła się za to srogi odwet. Jak wspominają kroniki, książę Adam pomagał i sprzyjał żonie i jej kochankowi. Sam odwoził Izabelę do zamku. Przed tym jednak sprawdzał, czy nie ma tam księżnej Lubomirskiej. Kiedy wyjechał z kraju, Izabela powiła córkę Marię Annę, zwaną nie bez złośliwości ciołkówną. Czasy są niespokojne. Sytuacja polityczna, w którą uwikłała się familia, znów przenosi Izabelę do następnej alkowy. Sama zresztą napisze w pamiętniki: zostałam złożona na ołtarze ojczyzny. Aby uratować rodzinę od prześladowań. Sprawa dotyczyła rozkazu imperatorowej o konfiskacie dóbr czartoryskich. Nie były to już żarty. Rozwiązanie tego problemu wziął na swe barki książę Mikołaj Wasilewicz Repnin, ambasador rosyjski, bezgranicznie zakochany w Izabeli. Wolał znieść raczej gniew imperatorowy niż łzy i spazmy kochanki. 4 marca 1767 roku wybuchł w Warszawie skandal. Była to środa popielcowa. Repnin wykupił cały teatr i przybył do niej z Izabelą. Wystawiono komedię francuską. Poza kochankami i personelem ambasady na widowni nie było nikogo. Był to jawny dowód, jaką rolę gra teraz Izabela. Wkrótce zresztą Repnin srogo zapłacił za te amory. Niewykonanie rozkazu imperatorowej pozbawiło go stanowiska ambasadora. Był kwiecień 1769 roku. W styczniu 1770 roku księżna Izabela urodziła syna. Salonowa plotka podała, że książę Adam, który właśnie wrócił do kraju,
Posłał dziecko Repninowi w koszyku przybranymi różami. Plotka ta niewiele miała wspólnego z prawdą, ale była bardzo smakowita, nawet w tamtych czasach, a Warszawa bawiła się nią dość długo. Chłopiec, według prawa, syn księcia Adama, dziedzic nazwiska i fortuny, otrzymał imiona Adam Jerzy. Wkrótce po tym Izabela z mężem i córkami wyjeżdża do Londynu, aby tam spotkać się z Repninem i po drodze załatwić sprawy spadkowe. Rok 1772 Izabela poświęca Repninowi. W Londynie występują jako oficjalna para kochanków. Uwielbia księcia Mikołaja i staje się bohaterką romansu. Do męża pisze czułe listy. Ale oto na firmamencie pojawia się Duke Armand Louis de Lauzun. Kawaler modny i piękny. Dostrzega w Izabeli figurę doskonałą, najpiękniejsze oczy, bardzo ładne nóżki, słodycz w obejściu i w każdym ruchu. W końcu w pamiętniku swym konkluduje. Pani Czartoryska była najlepszym dowodem, że nie będąc piękną, można być uroczą. Tak rozpoczął się nowy romans, pełen łez i westchnień. No i ciągle ten Repnin, który nie był na razie potrzebny, a nadal kochał Izabelę. Łudził się i czekał. Była nawet próba pojedynku między rywalami. Kochankowie zostali w Paryżu. Książę Adam podróżował. Dziećmi opiekowały się Bony. W kwietniu 1774 roku Izabela wraca do Warszawy, by powić w Pałacu Błękitnym kolejne dziecko. Lauzun jest przy niej. Zamknięty w szafie był świadkiem porodu, który nastąpił 28 października. Urodził się Konstanty, drugi syn Izabeli. Książę Adam po powrocie do kraju uznał to dziecko. Postawił jednak warunek, że nie ujrzy ono swego prawdziwego ojca. Nastąpiło czułe rozstanie kochanków. Wkrótce piękny romans przerodził się w najgorętszą nienawiść. Pogłębiły ją jeszcze pamiętniki de Lauzuna, w których wydaniu namaczała palce podobno sama generałowa Zajączkowa. W pamiętnikach tych Duke podały do publicznej wiadomości z najdrobniejszymi szczegółami, prawdziwymi i nie, ich czuły związek. Pamiętniki ukazały się drukiem w Paryżu w 1821 roku. Prawie cały ich nakład wykupił syn Izabeli, książę Adam. Niefortunny romans ostudził jakby nieco miłosne zapały Izabeli. Nadal będzie romansowała, ale bezdomnego zaślepienia nie groźnie. Teraz całą energię poświęci na urządzenie powązek. Rozdział drugi. Bawidełko księżnej pani. Powązki przeszły na własność generałostwa ziem podolskich w 1778 roku. Znajdowały się 3 mile od Warszawy, stanowiły od dawna letnią rezydencję księżny generałową. Urządzenie powązek w stylu modnego wówczas sentymentalnego parku pejzażowego miało pewien czysto kobiecy podtekst. Powązkami Izabela chciała rzucić na kolana swoje 2 stałe rywalki. Miały one zaćmić opiewane przez poetów Mokotów, księżny Lubomirskiej i Arkadię Heleny z Przeździeckich Radziwiłłowej. O pierwszej wspomnieliśmy nieco wcześniej, a o drugiej warto napisać słów parę. Izabela i Helena rywalizowały ze sobą od 1764 roku, gdy weszły w wielki świat na balu koronacyjnym. Helena, nieco młodsza od Izabeli, uważana była za piękność. Posiwiała we wczesnej młodości. Właściwym ubiorem potrafiła podkreślić zalety swojej urody. Rysy klasyczne, śliczna szyja, białe ręce i okrągłe ramiona w niczym wieku nie zdradzają, a siwe, białe włosy świetnie kontrastują ze świeżością cery, pisała o niej księżna Ludwika Pruska. Nierozstrzygnięty pojedynek kobiecych ambicji trwał wiele lat i nie złagodziło go nawet małżeństwo dzieci. Przy czym zabawne i jakie kobiece, że obie darzyły się słodką miłością, w cudzysłowie, dając jej wyraz w listach, pamiętnikach, w czasie spotkań. Każda nosiła na piersi miniaturę rywalki w medalionie. Pukiel włosów księżnej generałowej umieszczono nad łożem księżny Radziwiłłowej.
Podróżując, Helena woziła zawsze marmurowe popiersie przyjaciółki. Powodów do rywalizacji było wiele. Najpierw więc miłosne podboje. W Powązkach trwa epoka Repnina, gdy Arkadian nieco później włada na tych samych prawach również ambasador rosyjski Otto Magnus Stackelberg, któremu Helena powiła córkę Krystynę. Po Repninie nastała epoka Duca de Lauzun. Kapryśna Helena rzuca Stackelberga dla ambasadora angielskiego pana de Whitworth. Po Lauzunie Izabelę pociesza Branicki, Helenę poseł rosyjski de Sivers. Następny powód rywalizacji to miłość macierzyńska. Dla obu kobiet dzieci stają się przedmiotem czułej troski i dumy, ale przede wszystkim narzędziem w intrygach politycznych. Książę Adam Jerzy jedzie na studia do Anglii. Radziwiłłowa wysyła swego syna księcia Antoniego do Getyngi. Córka Czartoryskich Maria wydana zostaje za mąż za księcia Wirtemberskiego, syna Radziwiłłów. Poślubia Hohenzollernów. Kolejny przedmiot rywalizacji i zazdrości to ukochane Powązki Izabeli i Arkadia Heleny. Helena patrzyła z trwogą i zawiścią na rozbudowujące się Powązki, a ponieważ była osobą o wyjątkowej kulturze artystycznej, postanowiła zaćmić powązkowskie bawidełko neoklasycystyczną wzniosłą Arkadią. Najpierw nieco o Powązkach. Była to uboga, błotniska wioska, gdzie nawet wzgórza nie były suche. Izabela jednak wybrała ten teren, przystąpiono do prac. Z Puszczy Kąpinowskiej przywieziono 345 lip. Zbudowano kolumny, domki doryckie, kolumny obrośnięte bluszczem i łuk triumfalny. A łazienka? Wanna ukryta w niszy pod kapą z drogocennej materii, ściany wyłożone 600 kafelkami w złotych obramowaniach. Jeden kafel kosztował dukata. Miały to swoje domki dzieci, mieli je też przyjaciele i domownicy. Miał swoją chatę także Norblin, umiejętnie lawirujący między dwiema rywalkami i mecenaskami. On to bowiem ozdabiał i Arkadię, i Powązki. Po stawach z barwioną wodą pływały malowane łabędzie na śniegu, z waty kwitły porcelanowe róże, myszki biegały na łańcuszkach, nie śpiewały woskowe kanarki w gaika, skakały zawsze białe nóżki, szemrały kaskady. Nawet Trianon, słynna wioska młodej królowej francuskiej Marii Antoniny, nie była piękniejsza od rezydencji Izabeli. Chociaż i ta, prowadzona przez mądrych rządców, była nie tylko bardzo romantycznym, ale bardzo dochodowym przedsiębiorstwem, ale to już inna sprawa. Na razie ludzie po przebieraniu za faunów leśnych satyrów wiodą przy muzyce i śpiewie życie beztroskie. Zimą urządza się kolorowe ślizgawki, pokazy ogni, żywych obrazów. Wśród tych wszystkich wspaniałości snuje się szczęśliwa nimfa Powązek Izabela. Złośliwy Trębecki w poemacie Powązki napisał: my zawsze mówić będziemy o tym bawidełku. Jest to kamień szlachetny w drewnianym pudełku. Aż nadchodzi rok 1780. Izabela spodziewa się szóstego dziecka. W komnatach jak zwykle tańce i zabawy. W czasie jednej z takich zabaw od ognia na kominku zapaliła się suknia Teresy. Płonącą dziewczynę, która jak oszalała biegnie przez cały dom, zatrzymuje Norblin. Nic nie może jednak zatrzymać uciekającego życia. Po kilku dniach Teresa umiera. Izabela nic nie wie o śmierci córki, sama czuje się bardzo źle. Po ciężkim porodzie przychodzi na świat kolejna córka Gabriela, która także umiera po kilku dniach. Te tragedie kończą epokę Powązek, których później nie oszczędzi bieg historii. W 1794 roku wojska Suworowa zniszczą je kompletnie. A Arkadia? Założona została w 1778 roku, w miejscu równie mokrym jak Powązkie. Lecz cóż to znaczy wobec niewieściego kaprysu popartego pieniędzmi?
Powstają więc wąwozy, jeziora, strugi rwących potoków, góry, arkady, akwedukty. Wszędzie pełno posągów rzymskich czar, w których płoną greckie kadzidełka. Na marmurowym ołtarzu wśród drzew pomarańczowych posągi westalek strzegą świętego ognia. Wszędzie pełno antycznych posążków, pamiątek, waz. Jest i łódź Charona, i Panteon. A wśród nich w kostiumie greckiej kapłanki okrasza grom i śpiewem ten przybytek heleńskiej sztuki sama Helena. W 1784 roku poseł kurlandzki zanotował w swym pamiętniku: Arkadia to czarodziejskie dzieło wróżki, jej piękno nie da się opisać. Powązki są więc gorsze, zdystansowała jej zaćmiła Arkadia. Izabela nie interesuje się już jednak romansami i błahymi rozrywkami i postanowiła nie dać za wygraną. Wyczuwając znakomicie nastroje społeczne, ożywiona duchem patriotycznym, postanawia stworzyć polskie muzeum historyczne, w którym od zapomnienia uchroni się kulturę i tradycję narodową, a potomni wspominać będą czasy świetności tego kraju, który wkrótce zniknie z mapy Europy. Tego nie przewidziała rywalka. Z natury kosmopolitka nie miała zamiaru wiązać się z Polską. Powstaje polski raj Puławy. Izabela, zaznana wszystkim żywiołowością i zapałem, przystępuje do urządzania Puław, które stały się nie tylko ośrodkiem życia kulturalnego i towarzyskiego, ale z czasem także politycznego. Po całym świecie tropi lubę pamiątki, to cegła z domu Dąbrówki, tabakierka, wieżynka, to znów autograf świętego Wojciecha, czy kawał listu Marii Stuart, albo też krzesło z Szekspira. Szczególne znaczenie nabrały Puławy po utracie przez Polskę niepodległości. Wówczas to pisał z emfazą Koźmian. Choć straciliśmy Rzeczpospolitą, zostały nam Puławy. Wyjątkową rolę odegrały też Puławy w czasie Sejmu Wielkiego. Izabela stała się wówczas egerią opozycji magnackiej. Ze znaną egzaltacją, tak jak przedtem kochała, tak teraz nienawidzi króla. Sekunduje jej w tym szwagierka, która nie bacząc na wcześniejsze zaszłości, jednoczy się ze swą rywalką. Złączyła jej wspólna gra polityczna i wspólna przynależność do kobiecej loży masońskiej. Izabela nie ma już kompleksów wobec rywalki. Nie tylko jej dorównała, ale i całkowicie zwyciężyła. Odebrała jej Stanisława Poniatowskiego, zdystansowała powązkami Munkato, ale jest i inna sprawa. Izabela, kilkanaście lat młodsza od szwagierki, teraz właśnie przeżywa prawdziwy renesans jako żona, matka i patriotka, podczas gdy Elżbieta, otoczona zbytkiem, lecz zgorzkniała, starzała się samotności. Izabela patrzy już na rywalkę z litością. Teraz już nie Elżbieta dyrygowała familią, a Izabela, która orientuje się w sytuacji politycznej lepiej niż jej małżonek. Jedzie więc z nim na sejmik lubelski. Zabiega o popularność księcia. Jej manifestacyjny patriotyzm odpowiadał potrzebie chwili, był znakiem nadziei i wiary dla niej i oni nadwornym poeta Kuźniaźnin napisał: Matkę Spartankę. Izabela, uważając patriotyzm za obowiązek towarzyski, wraz z córką stroju markietanki bierze udział w manewrach w roku 1791. Wówczas to pod Gołębiem koło Puław stało wojsko dowodzone przez zięcia Ludwika Wirtemberskiego. Izabela ułożyła nawet dla żołnierzy radosną pieśń. Urządzone są też dla nich bale, żywe obrazy, przedstawienia. Puławską sielankę zakłóca zdrada Ludwika, który w liście do jednego z ministrów króla pruskiego donosi, że wierny swemu przyrzeczeniu tak rozproszyłem wojsko litewskie, iż każdy korpus łatwo może być pochwycony przez Moskali. Jest to duży cios. Maria występuje o rozwód i zamyka się w klasztorze sakramentek. Wiadomość o przystąpieniu króla do Targowicy przychodzi najpierw do Puław. W Puławach są Kościuszko, Mokronowski, Wielchorski. Przychodzi czas insurekcji. Cała Warszawa biegnie do Pałacu Błękitnego, aby obejrzeć mieszkającego tam naczelnika, wychowanka szkoły rycerskiej księcia Adama.
Żądna sensacji warszawska ulica dopatrywała się nowej gry Izabeli. Jakby to było pięknie i romantycznie, gdyby młoda rozwiedziona księżna poślubiła żołnierza. Ale szalone koło historii pędzi dalej. Insurekcja upada, do Warszawy wchodzi Suworow. Powązki starte z powierzchni ziemi, a połowy doszczętnie splądrowane. Synowie jako zakładnicy fortuny Czartoryskich oddani zostali na służby imperatorowej. Matka Spartanka, drżąc o los swych synów, chociaż przebywali tam pod opieką Repnina, nie ma czasu zauważyć, że uboje jeszcze jedna rywalka, Helena Radziwiłłowa, która tym razem przyniosła się nad Newę i przyścigała się w umizgach do Katarzyny. Izabela wraca do Puław, by znów je odbudować i zrobić kolebką polskości. Księżna kipi energią i patriotyzmem. W Puławach pracuje cały zespół architektów. Odżywa znów park o powierzchni 16 hektarów, uważany do dziś za jeden z najpiękniejszych pod względem kompozycji ogrodów w Polsce. W latach 1798-1801 powstaje na wzór Tiwoli Świątynia Sybilli, pierwsze polskie muzeum historyczne. Eksponowano tu pamiątki i dzieła sztuki narodowej. W latach 1800-1809 powstaje domek gotycki, jego ściany inkrustowano odłamkami słynnych budowli i nagrobków. Tu znalazły pomieszczenia zbiory sztuki obcej. Obok brama rzymska, romantyczna ruina, która służyła za wejście do parku. Pałacyk Marynki wzdłuż dolnego parku, wykute pieczary, a na wysokości pałacu chińska altana po prawej stronie żółty pałacyk, wystawiony na pamiątkę pobytu cesarza Aleksandra I. Puławy znów tętniły życiem. Jak pisze córka Zofia, w Puławach dom był urządzony według starych polskich zwyczajów, przepełniony przyjaciółmi, rezydentami i oficjalistami. Było też wielu dworzan i wszelkiego rodzaju metrów, po większej części cudzoziemców. Było też mnóstwo młodzieży szlacheckiej, którą rodzice powierzali memu ojcu, aby dokończała edukację w jego domu i aby na dworze szukała lepszego losu. Mnóstwo panien do towarzystwa, wielka orkiestra, 3 czy 4 lekarzy, tłum sług oraz tłum różnych nieszczęśliwców, dla których dom ojca służył za schronienie. Jako ciekawostkę warto dodać, że rocznie zjadano w Puławach 73 woły, 860 cielęt, 359 baranów, 9474 sztuki drobiu. Izabela w 1803 roku wydaje pierwszy podręcznik historii dla ludu. W 1807 zakłada pensję dla dziewcząt. Stara się też być użyteczna dla ludzi i kraju. A rywalka? Ta po prostu przestała się liczyć. Ich drogi rozeszły się na zawsze. Dziękuję. Ciąg dalszy nastąpi.